Witam, witam, witam. Tak jest, mamy to. Startuje nowa edycja Ligi Mistrzów. Już za dwa dni, we wtorek, będą pierwsze meczyki, także oj, będzie się działo. Startuje również oczywiście Fantasy UCL, także wypadało tutaj, by swój składzik ustawić. Jeżeli chodzi o to Fantasy UCL, to ja w tą grę będę grał i będę ustawiał swój składzik co kolejkę. Natomiast na kanale filmów z tego nie będzie. Jest oczywiście Fantasy Premier League co kolejkę i tam jest liga, gdzie są nagrody. Natomiast tutaj w UCL również zrobię ligę, ale to będzie taka bardziej dla fanów. Jak chcecie, to zapraszam Was. No a odcinków, tak jak mówiłem, z Ligi Mistrzów nie będzie, ale co kolejkę będę ustawiał mój składzik na Facebooku ABC Football, także zapraszam Was tam do śledzenia. No i co my tutaj mamy? Musimy wybrać 15 zawodników i mamy budżet 100 milionów euro. Czy coś Wam to nie przypomina? Tak jest, dobrze myślicie. To są dokładnie identyczne zasady, jakie są Fantasy Premier League. Także wiemy, o co tutaj chodzi. Natomiast zanim ja przejdę tutaj do wyboru mojej drużyny, to na początek wartałoby tutaj przypomnieć wszystkie 8 wylosowanych grup UCL w tym sezonie, bo to jest bardzo ważne pod kątem fantasy. Wiadomo, że warto brać piłkarzy z tych klubów, które mają fajne grupy, łatwe losowania, natomiast raczej unikać grup śmierci. I w tym sezonie taką grupą śmierci według mnie jest grupa H, ta ostatnia, jest PSG, Manchester United i Lipsk. Natomiast według mnie dosyć łatwe losowania miało Manchester City, Porto, Olympiakos, Marsylia, więc dosyć łatwa grupa dla The Citizens. Grupa D, Liverpool też miał dosyć duże szczęście w losowaniu. Bez problemu tą grupę powinien wygrać. W grupie F, Borussia Dortmund też raczej nie powinna mieć jakichś większych problemów. No w grupie G jest Juventus i Barcelona, no ale są te dwa słabsze kluby, Dynamo Kijów i Ferencvaros, także myślę, że też warto na nich stawiać. Także takie są moje opinie na temat siły grup. Każdy z Was może mieć własne, także pamiętajcie właśnie o tych grupach, kto z kim gra, bo to jest bardzo istotne przy właśnie budowaniu potencjału drużyny danej grupy. No ale dobra, ja przejdę tutaj już do wyboru moich 15 zawodników. Ale zanim to, jeszcze Wam powiem na temat Ligi Typera, bo wiele osób się mnie pyta w komentarzach, kiedy Liga Typera, kiedy Liga Typera, kiedy Liga Typera. Powiem Wam, że nie wiem, czy w ogóle Liga Typera wystartuje. Wystartuje, jakby się udało uzbierać 300 zł startowe, no ale na razie ze względów technicznych mam problemy w ogóle, żeby tą zbiórkę przeprowadzić, także Ligi Typera na razie nie będzie. No ale jest fantazy. Jest fantazy. Można tutaj wygrać, jak możecie zobaczyć, PS5, tą nową konsolę. No wiadomo, że też można wygrać bilety na finał Ligi Mistrzów, ale szanse na to, że komuś z Was się uda, są praktycznie zerowe, ale kto nie próbuje, ten szampana nie pije. Także zapraszam Was do zabawy. No i ja bym tutaj zaczął wybór mojej drużyny od tyłu, od bramkarza, jak to miało miejsce zazwyczaj, jak ja to robię. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te fantazy, to zacznę od napastnika. I tu jest absolutnie must to have'ów. Robert Lewandowski, potwór z Polski. 15 goli w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. W tym sezonie w Bundeslidze w 4 kolejkach pierwszych już 7 goli. 3 asysty dodatkowo. No, to jest must to have. Must to have, 46% wszystkich graczy na świecie ma Lewandowskiego. No, co tu dużo mówić. Lewandowskiego po prostu trzeba mieć, innej opcji nie ma. A wszystkich 14 pozostałych zawodników to jest losowe. Także Lewandowski już jest w drużynie. No i teraz mogę zacząć od bramkarza. Właściwie to bramkarzy. I tutaj są w fantazy dwie takie kluczowe opcje, jeżeli chodzi o wybór bramkarza. Pierwsza opcja jest taka, żeby wziąć jakiegoś bramkarza drogiego premium za 6 milionów, typu Neuer czy Oblak, a drugiego zapchaj dziurę za 4 miliony. Druga opcja
jest taka, żeby wziąć w dwóch bramkarzy za 4,5, maksymalnie 5 i nimi rotować. I kto woli taką opcję, może brać tych premium, kto woli drugą, może się na to zdecydować. Ja na razie wezmę sobie tych za 4,5. Zobaczę, może jeszcze tutaj zmienię zdanie, bo 2 dni zostały do początku Ligi Mistrzów. I tutaj za 4,5 wezmę sobie takiego bramkarza jak Adrian. Bramkarz z Liverpoolu, który no jest po prostu klaunem. Jest totalną szmatą na bramce, no ale go biorę. Biorę go, ponieważ on ma pewne miejsce w składzie Liverpoolu. Alisson, kontuzja, jeszcze miesiąc na pewno będzie pauzował. A w tej Lidze Mistrzów, jak możecie zobaczyć, mecze będą co tydzień. Także praktycznie w każdej kolejce Adrian będzie grał. No, pierwszy mecz wyjazd na Ajax, także. No ja tutaj nie liczę po prostu na czyste konta Adriana, bo to jest cud, żeby to się stało, ale no po prostu liczę na to, że będzie grał ten bramkarz za 4,5. Kolejnym zawodnikiem, bramkarzem za 4,5, który powinien grać, jest taki bramkarz, który się nazywa Sportiello. Jest to bramkarz Atalanty Bergamo. To jest rezerwowy również bramkarz Atalanty. W Atalancie jest taka właśnie sprawa, że pierwszy bramkarz Golini jest kontuzjowany, także Sportiello na pewno w pierwszym meczu, grają z Midtjylland, także powinni wygrać. Myślę, że mają szansę na czyste konto, także sobie Sportiello wezmę i on będzie właśnie bronił w tym pierwszym meczu przeciwko drużynie z Danii, która będzie w tej edycji raczej dostarczycielem punktów. Także bramkarzy za 4,5 na razie mam obcykanych. Czas teraz na obronę. I tak, jest Davis za 6 milionów, jest Ramos za 6,5. No jest też Hakimi, który jest na razie bardzo dobry w tym sezonie w Interze, w Serie A tam patrzyłem, jest Kimmich, także jest wybór naprawdę spory. Jest Trent Alexander-Arnold, jest Van Dijk, no ale jak wiecie, Van Dijk sezon ma z głowy. Wczorajszych derbach Merseyside, fatalna w skutkach kontuzja, zerwanie więzadeł i cały sezon Van Dijk będzie niestety pauzował. Prawdopodobnie również nie pojedzie na Euro, także wielka szkoda. No ale jeżeli chodzi o mnie, no to Davis, Hakimi, bym się mógł zastanawiać nad tymi zawodnikami. Też bym mógł wziąć kogoś z Liverpoolu i wiecie co, na razie wezmę sobie Robertsona. Robertson w tych pierwszych kolejkach Premier League pokazuje, że jest naprawdę w świetnej formie. Ja go w Fantasy Premier League nie mam. Mam Trenta, także tutaj sobie wezmę Robertsona. Liverpool, tak jak mówiłem, ma dosyć łatwą grupę. Choć te clean sheety raczej nie powinno ich tam być, bo jak wiecie, Adrian jest klaunem, a Van Dijk jest kontuzjowany. No ale liczę tutaj u Robertsona przede wszystkim na asysty. Dalej, jeżeli chodzi o obrońców, to wezmę sobie Bena Chilwella. Chelsea myślę, że też ma dosyć spoko grupę, bo pierwszy mecz grają z Sevillą, ale później są mecze z Krasnodarem i 2 mecze z Rennes, także dosyć spoko. A Ben Chilwell jest myślę dosyć fajnym wyborem, jeżeli chodzi o obronę Chelsea, bo ma pewne miejsce w składzie. Też 2 asysty już w sezonie Premier League zrobił, także Chilwella sobie wezmę. Trzecim obrońcą będzie, wiecie kto? Będzie to niejaki Felipe, czyli obrońca Atletico Madryt. Dlaczego akurat on? Ano dlatego, że koronawirusa ma Jimenez, także Felipe ma pewne miejsce w składzie. Kosztuje tylko 4,5, że myślę, że warto go wziąć. Czwartym obrońcą będzie póki co Angelinho z Lipska. 5 milionów kosztuje, ale teraz Lipsk gra z Basaksehirem u siebie. No, oni są w grupie śmierci, czyli później mają mecze z United i PSG, także będzie ciężko. Ale w tym pierwszym meczu myślę, że warto na niego postawić, bo Lipsk jest teraz liderem Bundesligi razem z Bayernem. No, Angelinho 4 asysty już zrobił w tym sezonie, także spoko. No i tutaj piątym obrońcą będzie jakiś Zapchajdziura za 4 miliony. O, tego Ongwene sobie jakiegoś wezmę.
Z Salzburga chyba? Tak. Dobra. To obronę mają my już obcykaną, również bramkarzy. Czas teraz na pomoc. No i tak, kogo my tutaj mamy w pomocy? Mamy Barriosa, 46% go ludzi ma, a on tylko 4,5 miliona kosztuje. Z Zenita jakiś gościu. Wilmar Barrios. Zenit ma dosyć spoko grupę. Oni teraz grają u siebie z Club Bridge. Ty, to może sobie tego Barriosa weźmiemy jak taki piąty slot pomocy. No jest Thiago Alcantara, ale ja już mam Robertsona. Zwłaszcza, że Thiago Alcantara, no oczywiście ma pierwsze miejsce w składzie, ale on gra na takiej pozycji w środku pola, że tych asyst zbyt dużo nie ma. Goli tym bardziej. No ale jest Ansu Fati. Ansu Fati z Barcelony, ten młody 17-letni diament, który no jest naprawdę w dobrej formie. Na początku tego sezonu w La Lidze 3 gole już strzelił. No a patrzcie na to. Barcelona pierwszy mecz grał u siebie z Ferencvarosem, także no ja tutaj liczę na Lanie i myślę, że to Lanie Fati będzie też tutaj z tego korzystał. Trzecim pomocnikiem będzie, wiecie kto? Będzie ktoś z Manchesteru City i fajnie byłoby wziąć De Bruyne, ale jak wiecie, De Bruyne ma teraz kontuzję, będzie pauzował przez 2 tygodnie co najmniej. Z tego powodu też go sprzedałem w Fantasy Premier League. Chyba wam o tym nie mówiłem, ale właśnie sprzedałem De Bruyne, w jego miejsce kupiłem Grealisha, minus 4 niestety zrobiłem. No ale wypadałoby kogoś z City mieć i dlatego wezmę sobie Sterlinga. Sterling, no wiadomo, Guardiola rotuje składem niemiłosiernie, łysy mak rotacji, no ale Sterling raczej będzie miał podstawowe miejsce na tym skrzydełku. No i też strzelił wczoraj gola, także widać, że jest w formie. Na City, tak jak mówiłem, ma łatwą grupę, bo wam jeszcze raz pokażę. Porto, Marsylia, Olympiakos. Także tutaj City może nawet wszystkie meczyki wygrać, jak im się uda. Czwartym pomocnikiem będzie kto? No właśnie, pytanie kto? Może sobie Olmo weźmiemy z tego Lipska znowu. Bo tam patrzyłem, Olmo ma chyba 2 gole i 2 asysty w tym sezonie. Także na ten Basakşehir sobie go wezmę. Później go sprzedam ewentualnie, bo później grają oczywiście z United i PSG. No i piąty pomocnik to będzie gościu z Borussii Dortmund. Reina, Giovanni Reina. Jest to Amerykanin. Niesamowity talent również. 17 lat ma gościu, a 4 asysty chyba zrobił w tym sezonie w Bundeslidze i gola też miał. Także w formie jest naprawdę świetnej. A Borussia Dortmund, tak jak mówiłem, ma dosyć spoko grupę. No teraz grają z Lazio na wyjeździe. To jest chyba najtrudniejszy dla nich mecz. Ale później grają u siebie z Zenitem, Club Brugge, 2 mecze. Także Reina myślę, że warto tutaj wziąć 6,5 miliona, a tylko 6% graczy na świecie go ma. Także jest to jakaś różnica, którą warto tu wykorzystać. No i moi drodzy, 13 zawodników wybranych, budżet 18 milionów, także stać mnie teraz na dwóch takich średnich napastników albo jednego napastnika takiego, wiecie, Bjora drogiego i drugiego, to znaczy trzeciego takiego Słabeusza, zapchaj dziurę. No i na tego chyba premium się zdecyduję. No i tutaj tak. No jest oczywiście Lewandowski, którego wziąłem. No ale mamy tak. Messi, Haaland i Ronaldo. Jest jeszcze Mbappé. No także jest wybór spory. No ale tak. Mbappé gra u siebie teraz z Manchesterem United. Także sobie Mbappé na razie odpuszczę. Bo jednak no ta grupa jest dosyć ciężka. Juventus. Juventus gra z Dynamem Kijów. Patrzcie na to. Także fajny meczyk. Później grają z Barceloną. Ale wszystko ładnie i pięknie, gdyby nie to, że Cristiano Ronaldo, jak wiecie, ma koronawirusa, także nie będzie grał. Także pamiętajcie o tym i nie bierzcie Ronaldo do składu, bo tutaj nie ma żadnego czerwonego wykrzyknika przy tych nazwiskach, a Ronaldo na pewno nie będzie grał. Jest Haaland i Messi. I tak, jeżeli chodzi o Haalanda, to Borussia Dortmund ma fajną grupę. No Haaland jest po prostu potworem.
No ale ten pierwszy mecz, tak jak mówiłem, z Lazio na wyjeździe, Stadio Olimpico, no to może być trochę taki trudniejszy dla Borussii. Tutaj myślę, że może być remis. W pozostałych meczach już będzie prościej dla nich, także Haalanda sobie na razie odpuszczę, a wezmę sobie Messiego. Messi w tym sezonie w La Lidze, ile było meczów? 3 albo 4. Na razie chyba tylko jednego gola strzelił, także w formie jakiejś nie wiadomo jakiej nie jest, ale patrzcie na to. Barcelona gra u siebie pierwszy mecz z Ferencvarosem już za 2 dni. I co to oznacza? Ja tutaj liczę na to, że Duma Katalonii po prostu będzie się chciała odkuć za ten ostatni mecz w Lidze Mistrzów, gdzie pamiętne 8-2 z Bayernem. No i tutaj 5-0 albo 6-0 Ferencvaros rozwalą. Także ja tutaj sobie Messiego wezmę. Liczę na jego hat-tricka. I w kolejnej kolejce Barcelona gra z Juventusem. I to jeszcze w Turynie. No to się całkiem fajnie składa, bo akurat na drugą kolejkę sobie Messiego sprzedam, a kupię w jego miejsce Haalanda. No, on jest jeszcze tańszy, także 1 miliona będę miał w zapasie, bo wtedy Borussia zaczyna takie fajne meczyki. Także tak to będzie wyglądał. W kolejnej kolejce, tak jak mówię, Messiego planuję na Haalanda zmienić. No i został jeszcze jeden napastnik. Zapchaj dziura, 6 milionów mi zostało tylko. Także kogo by tu za 6 milionów wziąć? Traore jest za 5 milionów. 4,5 Rodriguez. No za 6 milionów to nikogo ciekawego nie wezmę. No. Koita z Salzburga. Ja patrzyłem, on tam 5 goli chyba w tej Bundeslidze austriackiej zdobył, no ale bądźmy szczerzy, poziom Ligi Austriackiej to nie jest zbyt wysoki. No ale teraz grają z Lokomotivem. Dobra. Wezmę sobie Koitę za pajdziurę. No i tak prezentuje się mój składzik cały. Fiksy jakie mają. Daty meczyków. 20 i 21 października, czyli za 2 i 3 dni. Pamiętajcie o tym. No i zapraszam Was do tutaj zabawy. O, tak się mój składzik prezentuje. A, tutaj kapitana trzeba wybrać na tą kolejkę. No to Messiego damy, co nie? Grają z Węgrami. Także, tak jak mówiłem, Messiego sobie dam na kapitana na tą kolejkę. A jak nie strzeli żadnego gola, to po prostu go wywalę ze składu i Haalanda wezmę. Także myślę, że całkiem spoko pomysł. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Nazwę swoją drużynę drużyną Adriana. Nie będę tutaj zbyt pomysłowy. No i jeszcze ligę na koniec pasowałoby zrobić. No tak się mój składzik prezentuje. O, czekajcie. Sportiello damy sobie. No 2 dni zostały. Czekajcie, tutaj trzeba... Aha, tu się robi zmiany. No, teraz już wiem. Formację sobie zostawię 4-4-2 chyba, tak myślę. Bo jeżeli chodzi o obrońców, to Robertson, Chilwell będą grać zawsze. Angelino to jest na Basaksehir. Felipe gra teraz z Bayernem grają. I to jeszcze w Monachium, ja pierdzielę. To znaczy Atletico jest znane ze swojej defensywy, ale no tutaj myślę, że może być dla nie, to sobie Felipe dam na ławkę rezerwowych, a sobie Reyne dam do składu za Felipe. O, i będzie tak, 1-3-5-2. No i tutaj Sportiello jeszcze damy za Adriana na tą kolejkę. No i kapitan Messi, tak jak mówiłem, potwierdź. No, także tak to wygląda. Mój składzik. Zobaczymy, ile punktów uda się ugrać. Mam nadzieję, że jak najwięcej. No i przejdziemy teraz do ligi.
Ja tutaj utworzę, ale oczywiście wy jak chcecie dołączyć, to tutaj wpisujecie ten kod w Join a League. No, Orły Adriana, sobie nazwę tą ligę tradycyjnie. No i tutaj jest link. Skopiowałem go. Natomiast tutaj jest również kod. O, tutaj jest ten kodzik. Widzicie? Go wpisujecie, ale ja wam tutaj zostawię go pod spodem w komentarzu, także go tutaj wpisujecie. No i zapraszam was do wzięcia udziału w mojej lidze. No tutaj, tak jak mówiłem, to jest taka liga for fun. Nagród tutaj nie będzie żadnych, natomiast jak chcecie, to możecie wziąć udział. Też zapraszam was właśnie do grania w to fantasy, bo kto wie, może komuś z was akurat uda się jakąś fajną nagrodę zdobyć. Kto nie, próbuje i tak dalej. Także trzymajcie się, do następnych odcinków. Cześć!